Szanowni Państwo, w eskorcie zawodników na dzisiejsze spotkanie wyprowadzają dzieci z samorządowego publicznego przedszkola nr 3 w Sanoku pod kierunkiem pani dyrektor Małgorzaty Pietrzyckiej oraz najmłodsi piłkarze Ekobalu z rocznika od 2014 do 2011. 4 października 2019 roku piłkarze GeoEko Ekobolu Stali Sanok podejmowali Stal 2 Mielec w meczu 11 kolejki 4 Ligi Podkarpackiej. Zapraszamy do obejrzenia bramek i najciekawszych akcji spotkania. Oh!
została pierwsza minuta spotkania 0-2 strzelcem bramki dla gości zawodnik z numerem 10 Davi van der Linde Silva. Siódma minuta spotkania 0-3 strzelcem trzeciej bramki dla drużyny gości zawodnik z numerem 22 Adam Kramarz. Dzisiejszy gwizdek sędziego głównego, pana Rafała Szydełko, kończy zwycięskie dla drużyny gości spotkanie. Mieliśmy swój plan na ten mecz, wiedzieliśmy jakim składem dysponuje Eko Balsano, ale przyjechaliśmy młodzieżą i to mnie najbardziej cieszy. Jestem dumny z chłopaków, bo podjęliśmy walkę i naprawdę byliśmy lepszym zespołem zdecydowanie, pod każdym względem. I jeszcze raz powtórzę, że jestem dumny i powiem chłopakom zaraz w szatni, że tak muszą podchodzić do meczów. Tak muszą traktować każdy kolejny mecz, kolejną szansę i kiedyś dla nich ta szansa się otworzy w pierwszej drużynie, w pierwszej lidze. I dlatego te mecze są tak fajne, że 9 młodzieżowców w pierwszym składzie, cała ławka młodzieżowców, coś pięknego.
tylko grać, dawać im szansę, żeby się ogrywali. Cały tydzień mówiłem, że gramy na fajnym stadionie, widzimy, fajnie zmodernizowany, nowy, fajne boisko, oświetlenie. Naprawdę mówiłem chłopakom, żeby byli przygotowani, że mają z uśmiechem na twarzy wyjść na mecz i się cieszyć tym meczem. I tak po prostu było, a jeśli chodzi o światło, o tą całą otoczkę, mamy dobre zaplecze u nas w Mielcu i trenowaliśmy nieraz przy światłach. Chłopcy są przyzwyczajeni do takich rzeczy i to jest taki dodatkowa, taki bodziec, motywacja do tej ciężkiej pracy, którą wykonujemy i gdzieś oni marzą zawsze, żeby być w tej pierwszej drużynie i jak w takich meczach mają się pokazywać i jak oni będą tak zwanie brać ten ciężar gry na siebie w takich meczach, na takim stadionie, przy oświetleniu, to będzie im łatwiej później w pierwszej drużynie.